Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. W dzisiejszym odcinku zobaczycie grę pod Jianzu, Mandżurię oraz na końcu docelowo Qin, który ma przekoksane misje, jak i idee. 11 listopada wychodzi nowe DLC do Europa Universalis 4 Origins. Dajcie znać w komentarzu, czy przygotować wam podsumowanie tego DLC, co się w nim znajduje oraz jaki kraj chcielibyście zobaczyć w pierwszej kolejności. Jianzu jest chyba jednym z najlepszych krajów do utworzenia Mandżurii i potem Imperium Qin. Co prawda możemy to zrobić prawie każdą hordą z okolicy, no ale jednak Jianzu ma dużą przewagę nad resztą. Całkiem niezłe idee narodowe dające nam na starcie rozgrywki morale, dobrych władców i co najważniejsze, pierwszy nasz władca ma losowe statystyki, więc możecie je przerolować, jeżeli wam na tym zależy. Dodatkowo jest całkiem niezłym generałem, a nasza nacja ma wprowadzony feudalizm i jak widzicie jest to dość unikalne dla tej okolicy. Mamy też drzewko misji, które skupia się właśnie na utworzeniu Mandżurii oraz następnie podboju w kierunku Chin. Co najważniejsze, te misje będą dalej rozbudowane, jeżeli utworzymy Imperium Qin. Na Mandżurii zostają takie same. Naszą początkową formą rządów jest horda i też hordą pozostajemy, kiedy zmienimy się w Mandżurię. Dopiero utworzenie Qin wymaga od nas zmienienia formy rządów na pewien rodzaj monarchii lub przyjęcie Celestial Empire. Jako że mamy też odpowiednią kulturę, możemy rekrutować tak zwane banery i jest to jedna z najpotężniejszych jednostek specjalnych w grze. Banery mają dodatkową dyscyplinę, kosztują nas tylko 25% manpowera odnowienie 1000, czyli tak, 250 manpowera za 1000 wojska rozmnażają się przez pączkowanie i koszty utrzymania w goldzie są zmniejszone o 50%. Duży minus natomiast to jest ich reinforcement speed o 50% zmniejszony, więc wolniej się odnawiają do pełnej liczby. Jedynym minusem krajów w tym regionie, oprócz tego, że bardzo trudno się wymawia ich nazwy i pewnie będę to przekręcał z 50 razy, jest ich ekonomia, która praktycznie nie istnieje i dopiero po zajęciu Chin jakkolwiek zaczniemy zarabiać. Mimo wszystko będę rekrutował pojedynczych pierwszych doradców, National Unrest jak najbardziej, Diplomatic Reputation jak najbardziej oraz, no dobra, mamy morale. Fokus lecimy totalnie w punkty administracyjne. Naszym pierwszym celem będzie zdobycie odpowiedniej liczby prowincji do utworzenia właśnie Mandżurii. Potrzebujemy ich 20, a to będzie od nas wymagało podbicia praktycznie trzech nacji: Hachi, Udege oraz Dong'ai. Przy czym nie musimy korować wszystkich prowincji, potrzebujemy ich tylko 20. Z kulturą Jurchen. Mamy też na starcie fajne decyzje narodowe, jak najbardziej tolerancja hatenessów i jak najbardziej prestiż. Jeżeli idzie o estate'y, tutaj mamy sprawę dość łatwą. Jako plemienie w zasadzie będziemy używali tylko zwiększonej autonomii, niczego więcej. Chociaż jest dość fajny przywilej dający nam dodatkowe morale, jednak nie jest nam to potrzebne, a musimy utrzymywać wpływy plemienia poniżej 60%, jeżeli chcemy w ramach podbojów dostawać kraulansy. Ziemię sprzedajemy, potem jej nie odbieramy, misje możemy oczywiście jakieś tam wykonywać, na przykład tutaj mamy na misję sojusz z Oriatem, co i tak byłoby naszym celem do zrobienia, tylko uwaga, nie bierzcie tego sojuszu przed wojną Oriatu z Mingiem. Naszymi rywalami będzie Hachi, Udege, Donghai. One wzajemnie też często się nienawidzą, więc raczej jest niskie ryzyko sojuszy pomiędzy nimi. Flotę możemy zmodbolować, nie będzie nam przydatna w pierwszych wojnach. Nasza stolica i tak jest w zasadzie nie do zdobycia. Posiadamy tutaj fort trójkowy w górach. Kupców wysyłamy do Beijingu oraz Nipponu na kolektowanie. Co najważniejsze, jesteśmy też trybutariuszem Mingu, więc jesteśmy poniekąd chronieni przed interwencją właśnie koalicji przeciwko nam, mimo wszystko, ale jednocześnie możemy też bez problemu podbijać pozostałych trybutariuszy, takich jak Korea. No to lecimy z naszymi wojenkami. Na pierwszy ogień poszło Udege, zniszczyłem od razu ich armię i poleciał Carpet Siege. Nie mieli żadnych sojuszy, więc ta wojna była dość łatwa i przyjemna. Co innego, Hachi i Dong'ai, gdzie tutaj były pozawierane wzajemne sojusze, jeszcze z Jurenem oraz Korcinem. Korcin na szczęście został zaatakowany dość szybko przez Ming, więc nie odpowiedział
odpowiedział na wezwanie do wojny przez Dongai. Niestety, cały czas była to wojna z Hachi Dongai Yurenem oraz Udege. Troszeczkę za dużo jak na start, przez co miałem problemy z wyjęciem szybko tych krajów. W sumie niepotrzebnie tak szybko zaatakowałem, mogłem najpierw dokończyć wojnę z Udege i potem łącznie zająć na Carpet Siege'u dość szybko Yuren. No, po zajęciu Udege ich prowincję scentralizowałem i następnie spaliłem również. Obecnie development w kulturze Yurhen nie jest aż tak ważny i tak przecież będziemy centralizowali całe Chiny. Yuren wyjąłem z wojny na White Piece'ie, będziemy chcieli ich zjadać za 5 lat. Następnie połączonymi siłami poleciałem czyścić wojska przeciwnika. Było dużo biegania, dużo pomniejszych bitew, dużo stack wipe'ów, wbijałem się na jakichś minusach, również też dużo z mojej strony. Nie ukrywam, dość upierdliwa wojna, za szybko wypowiedziana, ale też dalej już poszła dość skutecznie po rozbiciu wojsk przeciwnika i stack wipe'ach. Zająłem w pierwszej kolejności Hachi, następnie skierowałem się do Udege, zostawiając 3000 wojska na stolicy Hachi. Udege w pierwszej kolejności zniszczyłem ich armię, a potem znowu 3000 wojska na ich stolicy i potem Carpet Siege na reszcie terytoriów w kraju. Zjadamy oba kraje, więc teraz już nie muszę nawet pamiętać, jak się wymawia ich nazwy, prawda? Znowu palimy dewa w każdej prowincji, wprowadzamy też czwarty poziom technologii jako pierwsi na świecie, co nam daje sporo innowacyjności. I teraz tak, musimy skorować tą jedną prowincję i upewnić się, że mamy też 19 pozostałych skorowanych. Z tego co patrzyłem, to mam 13 prowincji, więc jeszcze 7 korujemy. O, i administracyjną też mogę wprowadzić jako pierwszy. Wyjebiście. Oraz czas nastał na nowych rywali, Korea oraz Korchin. Mamy też już prawie 40% kraulanców po tych podbojach. Dalej sprzedajemy terytoria, dalej misje wykonujemy. No i mamy to. Możemy teraz przyjąć Mandżurię. Zostało mi kilka prowincji nieskorowanych, ale nie musimy tego robić. Patrzcie, tworzymy Mandżu i tutaj musicie się zastanowić, jakie idee przyjąć. Jeśli bardzo szybko chcemy utworzyć Chin, zostajmy jednak przy ideach Yurhen, bo mają zwiększone morale na początku. Jeżeli chcemy bardzo długo grać jako Mandżuria, albo w ogóle nie chcemy się zmieniać w Chin, wybierzmy mandżurskie idee, bo są lepsze w długim czasie od Jianzohu. Ze wszystkich najlepsze idee zdecydowanie ma Chin i do nich ja osobiście będę dążył. I co najważniejsze, patrzcie, nie mamy żadnych nieokorowanych prowincji i dostaliśmy narodowe kory na te wszystkie poświetlone na zielono w paski. Odbudowuję moją flotę wojenną, bo zgapiłem się, gdzie się straciłem. No to czas nadszedł odbić nasze ziemie. Kolejne nacje zjedzone. O, jak miło, ktoś ich nie będzie bronił. No i Ming atakuje Oirat. Na szczęście nie zdążyłem z nimi kliknąć z sojuszu. Dorekrutujmy więcej banerów. I nadszedł czas na wybór pierwszych idei. Jeżeli leciałbym dalej Mandżurią jako horda, szedłbym w Horde Humanist oraz Offensive Ideas. Niesamowicie mocne combo i będziemy mogli lecieć po 300-400% overextensji podczas naszych podbojów. Jak i będziemy mieli mega tanią kawalerię. Natomiast jeżeli zmieniałbym się w Chin, poszedłbym ofensywne, humanistyczne, dyplomatyczne oraz administracyjne idee. Da nam to kraj, który będzie szybko reformował religię konfucjonistyczną, stabilny oraz da niezłe możliwości podbijania sąsiadów w przyszłości. Jako że się nudzę, to atrakuje też Korchin. Idealnie wyliczone, gdzie jest armia. Tak łaj! Carpet Siege! Amciu-am! I kolejne Amciu-am! Jakby co, niech was nie kusi dodawanie tych zdobytych prowincji do state'ów. One są bezużyteczne, beznadziejne i w ogóle szkoda marnować punktów administracyjnych. 253 dewa. Musimy jeszcze najechać Koreę. Czekamy, aż wojska koreańskie postanawiają popełnić seppuku. Dosłownie! I w okolicach właśnie 1460 roku Ming przeprowadza zazwyczaj pierwszą reformę i byłby to prawie dobry moment do zaatakowania ich. No ale niestety ma teraz truce z Oiratem, więc nie wezwiemy go do wojny. Musimy liczyć raczej na solową wojnę. Jak Korea przyjdzie wam oblegać stolicę, to pamiętajcie, żeby odpalić tutaj edykt odpowiedni. Od Korei bierzemy następujące prowincje. Wszystkie będziemy oczywiście centralizowali oraz palili. Nadszedł teraz też moment dewowania naszej stolicy, żeby wprowadzić renesans. Głównie zrobimy to za punkty administracyjne, dyplomatyczne, dopełnimy militarnymi, bo ich najwięcej potrzebujemy. Jako że jest to single player, to nie jest aż to takie ważne. I wyjebiście, mamy też możliwość przyjęcia kolejnych bardzo mocnych decyzji narodowych, Religious Sacrifice oraz Divination. To zostaje wam do końca gry, nawet jeżeli stworzycie Chin. I cyk, mamy ponad 300 deva, więc nadszedł ten czas, no jakby to powiedzieć,
cancel tributarity. W sumie to mogłem odmawiać Mingowi płacenia tributariusza, to bym nie stracił innego punktu stabilności. Jest też taka opcja. Zerwanie relacji tributariusza nie daje żadnego okresu rozejmu. Dlatego też zaczyna nabijać się na Mingu od razu Ungrounded Nomadic Frontier. Jest to przepotężny disaster, który da Mingowi gigantyczne kary. Ciekawostka, jeżeli macie dwa modyfikatory do tańszych doradców, to one się nie stakują. Jako że widzę zbliżające się wojska Mingu do mojej granicy, to będziemy ich atakowali. Chyba że nie czujecie się na tyle pewnie, no to możecie poczekać na atak Mingu na was. Ja raczej się czuję pewnie w wojnie z Mingiem, zwłaszcza jeżeli ma niski mandat. Atakujemy koniecznie z tym Cassius Belli. Take the Mandate of Heaven, Cassius Belli. Niech was Reconquest tutaj nie zwiedzie. Na ten moment też oczekiwałem z misjami, które nam dają shock damage zwiększony, dają nam przekoksanego generała 4-4-5-2 Durgona jakiegoś tam, którym się zawsze z Drago kojarzy z gry o tron, oraz misję Traitor at the Great Wall, która da nam no, tą fortecę w zasadzie pod okupację. Następnie banerki możemy odpalić. Jeżeli dobrze pamiętam, upewnijmy się. Tak, dostajemy dowódcę 2-3-3-1 oraz tą fortecę. Ale ja mam już lepszego nawet dowódcę i lepszego do oblegania. Na początku będziemy walczyli. Patrzcie, mamy tutaj bonus do szoka. Znaczy, minus do szoka. I czekamy, niech Ming przybywa do nas. Punkty militarne już zbieram, za chwilę będziemy wprowadzali też szóstą technologię. Jak tylko widziałem te małe mingowe staki, zacząłem się w nie wbijać, niszcząc je totalnie. W międzyczasie też zacząłem chodzić po moich terytoriach oraz używać opcji Score F, żeby przeciwnik miał tutaj spowolniony ruch. Wtedy jest łatwiej niszczyć po kolei mu staki, a kiedy Ming siedzi na waszych fortecach po 50 tysięcy, no to leci bardzo szybko mu manpower w dół, jak moc nabywcza, nie wiem, złotówki w ostatnim czasie. Jak tylko zauważę jakąś okazję, no to wbijam się w wojska Mingu i je czyszczę. Panika w Imperium się zwiększa. A i jeszcze dzięki poprzedniej misji tej Bridge the Wall mamy bardzo, ale to bardzo skrócony czas oblegania prowincji w Mingu. Jak to zapierdziela pięknie, super. Czas na kolejną technologię i kolejną technologię i kolejną technologię. No i mamy to. Nomad Frontier się odpalił, przez co mandat leci masakrycznie w dół. A wojska Mingu są w tym momencie beznadziejne. Możemy też kończyć wojnę z Mingiem i tutaj będę troszeczkę to eksploitował, bo tak, wyłączamy koniecznie fortecę tuż przed tą wojną. Dzięki temu będą miały zerowe załogi i dość szybko je zajmiemy. W peace dealu bierzemy następujące prowincje plus tylko i wyłącznie pieniądze oraz atakujemy Korczyn, który niestety wziął nagle sojusz z Oriatem, trudno. A nasze wojska kierujemy w pierwszej kolejności jednak na prowincję Mingu, żeby go whitepeace'ować. Czas obniżyć naszą inflację. A jak chcecie nabić gry po obniżonych cenach, zapraszam na NEB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Ja zarabiam! Po tej wojnie możemy też odpalić misję na Invade China, co jeszcze przyspieszy nam troszeczkę odnawienie naszego manpowera. Będziemy też potrzebowali State'u Beijingu oraz State'u Liaoning. Tutaj będziemy w ogóle przenosili za chwilę naszą stolicę. Tylko zmienimy w tych prowincjach kulturę na mandżurską. Stolicę dlatego chcę tutaj przenieść do tego regionu, bo on jest dość fajny. Jest w trade regionie Beijingu oraz należy jeszcze wciąż do subkontynentu Far East, a nie do Chin. Przez co całe Chiny możemy zrobić na trade company. Fajnych mam generałów, nie? Ming nie ma mandatu, ale wciąż ma 60 tysięcy wojska. Jak to możliwe? I nie za bardzo też wybucha, więc możliwe, że będę musiał przemyśleć moją strategię jego podboju. Ale go złapałem. No nieważne, czas za kolejną wojnę z Mingiem. Jako pierwsze rozwinięcie to możliwe, że weźmiemy sobie transfer subject, bo może dojść do pewnych incydentów i wtedy od Mingu weźmiemy sobie parę subjectów. Od Mingu bierzemy tylko i wyłącznie północne prowincje, dokładnie North China, bo południowe Chiny oraz Xinan dostaniecie z misji Kory na to. Podobnie jak poprzednio od razu też atakujemy Koreę, gdzie Ming zostanie zawołany, dojadamy Koreę. Ming nie ma mandatu, ma bankruta, przed chwilą czyściłem mu wojsko do zera, teraz znowu ma 60 tysięcy, co tu się dzieje? A od Oriatu bierzemy sobie jedną prowincję i Mongolię na naszego subjecta. Będzie mega nielojalny, ale od niego i tak musimy zabrać jeszcze jedną prowincję. Tą dokładnie, co właśnie zdobyłem. Czeka nas teraz już jedna z ostatnich wojen z Mingiem,
ale powiem wam tak, Ching możecie utworzyć również bez mandatu, bo jest on niestety wymagany do utworzenia Chingu, ale jeżeli podbijecie cały Ming wcześniej jako Mandżuria, albo w ogóle doprowadzicie do tego, że się rozpadnie na mniejszych wasali i podbijecie resztę i wiecie, zniknie po prostu mandat, bo nikt go nie przejmie, to wtedy ten wymóg stąd znika i nie musicie posiadać mandatu niebios. Ja tam utworzę sobie z mandatem niebios, no tak rzadko się gra z nim, że jak najbardziej na propsie będzie to. Czas na wojnę o mandat, posiedzę w niej trochę dłużej, aż nie wiem, może zaczną wybuchać bunty jakieś. Okej, jeden kraj się uwolnił jakimś cudem. I okej, bierzemy to. Mamy mandat, bierzemy kilka prowincji znowu z północnych Chin oraz maksymalnie dużo pieniędzy, ile mogłem. Przez to zmieniła się nasza forma rządów na Celestial Empire, co jest mega głupie, że nie mam kolejnych rozwinięć. Mamy mandat niebios, który nawet nam rośnie i możemy stworzyć dynastię Qin. Co też w zasadzie robimy. Porządek w Mingu został niestety już przywrócony. What the fuck? I on wypuścił sobie wasali? Jak fajnie, że to wziąłem? Nie kontrolujemy dwóch prowincji, więc będziemy musieli je zdobyć jak najszybciej w nadchodzącym czasie. Na szczęście pojawiły nam się pewne misje, które wyrównają ten poziom oraz misje na Green Standard Army. Co nam daje? Jeszcze więcej mandatu oraz przywraca manpowera troszeczkę. Jak najbardziej możemy też pójść dalej w misję mongolską. A ja muszę wykombinować, jak najszybciej zrobić tą misję. Dostaliśmy też trochę claimów. Fajnie, że od razu mamy kory na prowincjach, które wiem, że muszę zdobyć. What the fuck? Okej. Obecnie mandat bardzo powoli nam rośnie. O, a ja scentralizować dewa mogę. Jak fajnie. Tylko stolicę, pamiętajcie, że musimy przenieść z Beijingu. Jakby to powiedzieć, nasz income za duży nie jest. 17 golda za posiadanie całej tej północy. Przenosimy stolicę. Dzięki temu znowu możemy tutaj robić trade company. Nie robiłem też ich wcześniej, żeby nie dostać tutaj kary do Goods Produce Modifier na chyba 5 lat. Religia zmieniła nam się jeszcze z tengrystyczny na konfucjonistyczną. A to jest dziwne. Pamiętam, że Yellow Shamanizm powinien nam zostać. Dobra, robię Breaking Trusa z Mingiem. Mamy 300 punktów administracyjnych oszczędzonych. Możemy wykorzystać misję Show Superiority Unify China. No wiem, że to trochę punktów zmarnowanych, ale jakoś tak totalnie mi się nie chce czekać. Zaatakujmy przy okazji Yue, żeby zdobyć kanton dla nas. Nabijmy tu jeszcze dewastację. I teraz zasiejmy trochę terroru. Liczyłem na to, że będę mógł bardzo szybko kliknąć tą misję. Niestety Ming jakoś jeszcze mi nie wybuchł, ale na szczęście Ming wreszcie zaczyna wybuchać. A 20 lat później tworzycie sobie przepotężny Qin. No całe Chiny.